Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Bartoszewicz, jestem doktorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę. A dziś naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Drodzy Państwo, nazwisko wielkie, człowiek bardzo znany powszechnie, ale myślę, że warto jest przybliżyć samą postać. Ona nam też pomoże przygotować się do dzisiejszej rozmowy. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, doradca podatkowy, wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 1. Pochodzi z rodziny artystów plastyków. 75. rok to ukończenie liceum plastycznego. Studiował równolegle ekonomię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów jego mentorem był wybitny znawca polskiego prawa finansowego Leon Kurowski. 82 rok to doktorat, 91 rok to stopień doktora habilitowanego. Następnie zostaje pan profesor profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor to najwybitniejsza postać, specjalista w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowany autorytet w tym obszarze w zakresie podatków, a szczególnie podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Tysiąc publikacji naukowych to jest dorobek, który potwierdza ogromną wiedzę i potencjał, który profesor reprezentuje. Ale też niesamowicie ciekawe publikacje o charakterze ekonomicznym, historycznym, a zwłaszcza seria wydawnicza Polska-Rosja. 1992 a 96 rokiem profesor zostaje wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Wprowadza podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, bandelowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym, przepisy o identyfikacji podatników, opracowanie projektu ordynacji podatkowej, ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. W 2005 roku prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski nadaje panu Witoldowi Modzelewskiemu tytuł profesora nauk prawnych. Profesor poza całym dorobkiem naukowym jest też członkiem Rady Programowej Partii Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, jest mi niezwykle miło. Jestem zaszczycony, że mam możliwość z panem profesorem się spotkać. Postaram się, żeby ta rozmowa była przeprowadzona w czterech częściach, w czterech blokach. I zaczniemy od pierwszego, którym chciałbym zaprezentować Państwu, ale też umożliwić panu profesorowi odpowiedź na pytanie o wartości profesorskie. Kim jest, panie profesorze, w dzisiejszym świecie profesor? Czy świat potrzebuje profesorów? Czy Polska potrzebuje profesora? Problemem współczesności jest dobra wiara w działaniu, również w działaniu badawczym. To, o co podejrzewa się naukowców, nie tylko z takich dziedzin jak moja, ale również nawet z dziedziny nauk medycznych, to jest to, że nasze dociekania, nasze badania są uwarunkowane i my nie do końca rozumiemy, jakie to rzeczywiste, nie zawsze jasne cele są u podstaw działalności naukowej. Kiedyś ktoś powiedział coś bardzo ważnego. Pamiętam, to było bardzo dawno, prawie 50 lat temu, kiedy byłem po raz pierwszy, odbyłem pierwszą moją rozmowę z wybitnym profesorem naszego wspaniałego uniwersytetu. On powiedział, że są dwie teorie roli profesorów, w ogóle naukowców, a zwłaszcza uniwersyteckich, że szukają oni bezpiecznej prawdy, to wcale nie są, albo szukają prawdy w dobrej wierze, niezależnie od tego, czy ona jest bezpieczna, czy ona nie jest bezpieczna. Wiemy, że poza tymi dwoma podstawowymi paradygmatami żyjemy w jakimś czasie. Tymczasem jest niedofinansowanie i bieda naszego środowiska naukowego. Wiemy, że o ile można mówić o wielu sukcesach minionego trzydziestolecia, to sukcesem dla nauki te trzydziestolecie nie było. I dokonano czegoś, co było
można nazwać takim trochę na granicy pewnego samobójstwa historycznego. Myśmy nie dofinansowali nauki, myśmy przyjęli taką rolę naśladowników i plagiatorów, że tak naprawdę nam wmawiano, nawet niekiedy się to robi do dziś, że my mamy po prostu przyjąć cudze wzorce i je stosować. Tak naprawdę to wszystko już jest odkryte. Nawet jeden z polityków powiedział, że po co finansować polską naukę, jeżeli to taniej kupić na Zachodzie. No, przykład upadku intelektualnego, a może nawet etycznego, przede wszystkim szkodzącego naszej tożsamości. Państwo, które nie szuka własnych interpretacji przeszłości, teraźniejszości i własnych prognoz. Państwo, które nie szuka własnych idei i własnych doktryn, a przede wszystkim własnych ocen. A w tej roli nie można zastąpić naukowców działających w dobrej wierze biznesem eksperckim. Bo co niszczy współczesną naukę? Zatarcie różnicy między biznesem eksperckim, który jest w stanie uzasadnić każdą tezę, bo jest biznesem. Wiemy, że świat współczesny jest tak zwanym, demokracja liberalna jest tak zwaną demokracją, ustrojem transakcyjnym. Wszystko jest towarem. Nauka też się stała w tym złym tego słowa znaczeniu towarem. Jeżeli, wracając do tej myśli, od której zacząłem, cytując owego wybitnego, już dawno nieżyjącego profesora, nomen omen historyka, żeby wskazać, że była to myśl kogoś, kto jest dość daleki od zagadnień, którymi się zajmuje zawodowo. On powiedział, że on jest za tym drugim paradygmatem. Bądźmy, przede wszystkim mamy działać, nie szukać bezpiecznej prawdy, bo ona się ociera o poprawność, a przede wszystkim o autocenzurę. Szukajmy prawdy w dobrej wierze. A ja bym do tego dodał, w interesie naszego kraju, bo jesteśmy naukowcami polskimi, a dziedziny, którymi się zajmuję, nie mają charakteru uniwersalnego. Są dziedzinami, które są afiliowane, a w zasadzie adresowane w określonym miejscu i czasie, czyli nie zapominajmy również o interesie publicznym. Panie profesorze, ale dostęp do technologii, dostęp do informacji, tak zwany profesor Google, czyli narzędzie, w którym Polacy szukają informacji, wiedzą wszystko. Polacy dzisiaj wiedzą wszystko. Po co Polakom taki człowiek renesansu jak pan profesor? Trochę, proszę, bardzo się czuję niezręcznie przy tego rodzaju określeniu, ale bardzo dziękuję, odpowiem przesadę, ale miło posłuchać. Próżność ludzka ma swoje potrzeby. Powiem najprościej. Przecież naszą rolą, jeżeli nie traktujemy siebie jako cząstkę owego biznesu, biznesu informacyjnego, biznesu naukowego, bo zaznaczam, ten biznes sam w sobie nie jest jakimkolwiek złem, jest częścią tego transakcyjnego pojmowania współczesności, zresztą która była również obecna w przeszłości. To nie jest tak wyłącznie patologia czasów obecnych. To muszą być recenzenci. Rola recenzentów. Profesorowie mają być recenzentami, których jedyną legitymacją jest po pierwsze działanie w dobrej wierze, po drugie odwaga, co nie jest takie proste. Ja wiem, że bardzo trudno przyznać się do tego, że obawiamy się, że działamy w sferze zagrożeń, ale dziedzina, w której jesteśmy, to są nie tylko prawa, zwłaszcza prawa związanego z finansami, ale także dziedzin takich jak i działalność ekonomiczna. Omijam słowo nauka, bo żeby skromnie określać nasze zasoby wiedzy. To są dziedziny interesów, gdzie poglądy mają wartość. Można mieć opłacalne i nieopłacalne poglądy. Część twierdzi słusznie, że prawda ma niską wartość rynkową, nie tylko w czasach współczesnych, więc trzeba mieć odwagę poszukiwać, a następnie głosić poglądy o charakterze nieopłacalnym.
I może właśnie na tym polega autonomia uniwersytetu, wolność badawcza i to miejsce wspaniałe, jakim są uniwersytety, że tam jeszcze można zachować ową niezawisłość w poszukiwaniu prawdy, niekoniecznie podporządkowując się biznesowi informacyjnemu, bo przecież on też jest rynkiem i on wycenia wartość tych poglądów, które są przedstawiane. Panie profesorze, jeżeli mówimy o prawdzie, to zadajmy sobie pytanie, na ile prawdy jest w całym procesie transformacji? Uczestniczył pan profesor w latach 90. w tworzeniu nowych warunków gospodarczych, de facto nowych warunków społecznych. Żyjemy w nowej Polsce. Ile prawdy jest w transformacji, a ile jeszcze tak naprawdę nie wiemy z tego okresu? Po pierwsze, my ciągle jesteśmy przed naszymi rekolekcjami 30-lecia. Te 30 lat, które są za nami, to jest unikatowy czas w naszej historii. Myśmy przez wiele dziesięcioleci nie mieli szansy działać w ciągłości ustrojowej państwa demokratycznego, państwa, które niezagrożonego wojnami, państwa, które usiłowało nauczyć się normalności, cokolwiek pod tym słowem rozumiemy, normalności czasów, w których żyjemy, bez przygotowania. Myśmy zaczęli coś przed 30 laty, czego do dzisiaj nie umiemy sprawiedliwie osądzić. Niektórzy twierdzą, że musi minąć 100 lat, żeby można było sprawiedliwie osądzić czasy przeszłe, dokonane. Ja to pamiętam z bliska. Natomiast nie chcę w tym momencie wskazywać na moje doświadczenie. Chciałbym uogólnić to, co dostrzegam i z jaką to prawdą staram się przebić do opinii publicznej. Ja ją zamykam słowem trzy grabieże. To jest ta niechciana wersja oceny tej przeszłości. Pierwsza zapomniana grabież oszczędności obywateli. Utracili obywatele wtedy wszyscy, i sektor prywatny, państwowy i zwykli ludzie, utracili swoje oszczędności. Ktoś mówił, zjadła je hiperinflacja. Jeżeli ktoś rządzi poprzez sterowaną inflację, to musi brać pod uwagę interesy obywateli i stworzyć instrumenty prawne chroniące, waloryzujące ich oszczędności. Nikt tego nie zrobił. To była nasza pierwsza grabież. O drugiej grabieży najwięcej napisał pan profesor Kazimierz Poznański, o wyprzedaży naszego majątku, o wyprzedaży aktywów, więc nie będę powtarzał. Była jeszcze trzecia grabież. To była ta grabież po 2004 roku, grabież przy pomocy systemów podatkowych, czyli zaaplikowano nam rozwiązania podatkowe, twierdząc, że są bezpieczne, po to, żeby ograbić nas z kwot liczonych w setki miliardów złotych. Nawet ta luka oszacowana bardzo ostrożnie i tylko w jednym podatku na te słynne 262 miliardy i tylko za lata 2008-2015 pokazuje, niezależnie od tego, jak to liczymy, Instytut to liczy, więc mamy swoje również obliczenia. Ale jeżeli zamykamy te kwoty w setkach miliardów złotych, których nigdy nie odzyskaliśmy i nigdy nie odzyskamy. To są tak zwane straty bezpowrotne. No daliśmy się zubożyć trzy razy, co najmniej trzy razy w ciągu 30 lat. Jak na 30-lecie to dość dużo. A przecież mamy przed sobą kolejne grabieże, na które nie umiemy nawet czasami odpowiedzieć, ale co najważniejsze jest co do przeszłości. To już naprawdę ostatnie zdanie. My się jeszcze nie do końca potrafimy przyznać, że daliśmy się w tym czasie ograbić. To jest dla nas zbyt bolesne. I być może muszą odejść w niebyt, w ten niebyt w sensie medialnym. Po prostu przestać być ważni ci, którzy w jakimś sensie, bo wszyscy odpowiadamy, ale różny jest zakres naszej odpowiedzialności za skutki owej grabieży i to zubożenie nas, wszystkich Polaków i naszej ojczyzny. W końcu te grabieże
miał jeszcze tą czwartą grabież, ucieczkę od grabieży w postaci oddania najważniejszego aktywu, jakim są ludzie. W końcu chyba to o te aktywo chodziło przede wszystkim. Panie profesorze, jeżeli ten okres to był okresem grabieży, ale jednak okresem, który w dosyć znaczny sposób zmienił warunki życia Polski, Polaków, ale przede wszystkim chyba jednak spowodował ogromne dysproporcje między tymi, którzy wygrali, a tymi, którzy przegrali w tym okresie. Kto wygrał, panie profesorze, na transformacji, a kto na tej transformacji rzeczywiście przegrał? Mówimy o tych, o nas, tych, co tu zostali, prawda? Wszystkim wygrali ci, którzy byli beneficjentami grabieży. Tak, to ci są przede wszystkim wygranymi. No teraz pytanie, czy myśmy sobie dali radę w tych czasach? No po pierwsześmy nie rozpoznawali zdarzeń, to jest po pierwsze. I nawet udało się wyciszyć nasz sprzeciw wobec grabieży. My się tak naprawdę daliśmy sobie wmówić, że to jest naturalna kolej rzeczy, prawda? Że tak musi być, że to są te oczywiste koszty. Wiemy, że nie ma nigdy kosztów oczywistych. Jedynym oczywistym skutkiem naszego działania jest to, że kiedyś zamkniemy oczy i nas już nie będzie. Inne pozostałe zdarzenia są tylko wtedy nieuchronne, kiedy już się zdarzyły. Dopóki się nie zdarzą, jeszcze nieuchronnymi nie są. Jak żeśmy się podzielili tu wewnątrz? Podzieliliśmy się w sposób niesprawiedliwy w bardzo wielu znaczeniach tego słowa, ale w jednym w szczególnym. Kiedyś miałem okazję słuchać poetów. Poeci częściej wyjaśniają lepiej rzeczywistość naszą. Lepiej ją, nazwijmy to, nazywają lub też recenzują, niż my ludzie, którzy usiłują przedstawiać swój świat w formie tak zwanej uporządkowanej naukowo, albo przynajmniej metodologicznie. Ktoś powiedział o naszym podziale, tym naszym podziale wewnętrznym na ofiary, czyli tych naiwnych i tych, którzy dostosowali się do czasów na zasadzie takiej adaptacji negatywnej. Ja wcale tego nie potępiam, żeby nie było wątpliwości. Ci, którzy postanowili przetrwać, to jest ten stary dylemat, na pewno pan doktor pamięta niejedną naszą rozmowę o słynnym dylemacie końca II wojny światowej, kiedy zdawano sobie pytanie, czy z szabrowników i prostytutek może się odrodzić naród. To jest wielka dyskusja wtedy. Tak, może. Może i się odradza. I czy z tych, którzy skorzystali z podłości, nikczemności, podaży aktywów, wyprzedaży aktywów, czy możemy ich tak łatwo potępiać? Nie o nich ich nazywamy cwaniakami, tych, którzy wzbogacili się na transformacji, przejęli majątki za bezcen. No przejęli. No mój Boże, w końcu nie oni zorganizowali tą wyprzedaż aktywów. I stali się częścią naszej rzeczywistości. Nas rola, ja właśnie nawracając do pierwszego pytania, tak pojmuję naukowców. Naukowcy muszą umieć wybaczać, chociaż nie powinni zapominać. Żeby wszystko zrozumieć, to wszystko wybaczyć. Wybaczyć w tym znaczeniu, że nie sądzić nam. Zostawmy to prokuratorom i sędziom. My musimy zrozumieć, zdefiniować, pojąć, a potem przekazać, nie zachować tego sobie. Nikt ani przez moment, przez te 30 lat, może z pewnymi drobnymi wyjątkami, brak nam było refleksji. Ale komu było brak, panie profesorze? Nam, jako społeczeństwu? Czy też jak pan profesor w latach 92-96 obserwował to nie tylko zewnętrznie, ale brał udział w podejmowaniu decyzji? Jakie deficyty mieli nasi politycy? Czego nie rozumieli wówczas, co doprowadziło do stanu, o którym pan profesor teraz mówi? Polityka, ja nie jestem politykiem, ale dużo zrozumiałem w tym czasie, można powiedzieć, byłem wysokim urzędnikiem, bo nigdy w sensie legitymacji politycznej nie miałem. Władza ówczesnego wiceministra finansów do spraw podatków była trudna do porównania z obecnie skromną rolą, a nawet formalną rolą, jaką wtedy ten organ miał w swoich rękach. To było też 5 rządów po drodze, więc pamiętajmy, od prawicy do rządów lewicowych. Te doświadczenie
jest ważne, aby odpowiedzieć na Pana pytanie. Myśmy sprzątali po Balcerowiczu, po rozzniszczonych finansach publicznych, świadomie lub nieświadomie, dla mnie nie sądzić mi, czy to z głupoty, czy z niekompetencji, czy świadomie, destrukcji państwa polskiego. Jestem tak każdy się zajmuje podatkami zawodowo i nie jest biznesem podatkowym, czyli nie reprezentuje tej tak zwanej andersenizacji wiedzy podatkowej, czyli w jaki sposób unikać opodatkowania i wartością ma ten pomysł, który zmierza do owego unikania. Czyli podatki służą interesowi publicznemu, chroniąc słuszne interesy obywateli. Myśmy sprzątali katastrofę finansów publicznych lat 89-91, którą udawało się częściowo, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że była to wielki kredyt zaufania nam wtedy dano. Wielki kredyt. Ja w tej klasie politycznej, która ówcześnie rządziła, zaczynając od premiera Olszewskiego, a kończąc na premierze Oleksym, czyli ludzi z bardzo różnych, nazwijmy to, opowieści i legend naszej przeszłości, daje wielki szacunek. Ci ludzie dali jakiś nam, tym urzędnikom, uwierzyli, że działamy po to, żeby naprawić. No i czasami nam się to udawało. Na przykład banderolowanie jest dzisiaj wzorcem, wtedy wprowadzone wyrobów akcyzowych, jest wzorcem dla wszystkich państw. To myśmy wymyślili ten kształt. Ówczesny podatek od towarów i usług i akcyza przyniósł rok do roku wzrost dochodów nominalnie. To prawda, była inflacja, ale ponad prawie 80% i zachowaliśmy dynamikę realną, w istocie rzecz biorąc, prawie do czasów wspólnotowego VAT-u. Ona słabła, ale to była. Odbudowywaliśmy to, co nam kazano. Po to kazano nam tą robotę zrobić. Wtedy nam dawano kredyt zaufania. Chcieliśmy coś naprawić, to łatwo się naprawia, to jest ten dylemat, którego teraz dzisiaj nie mamy. Wtedy wiedzieliśmy, czego nam brakuje i wtedy wiadomo, czego brak, tak jak po wojnach, wiadomo, co trzeba zrobić po wojnach, trzeba odbudować, prawda? Domy trzeba odbudować, bo tu były domy, trzeba je odbudować, może lepsze, może inne, ale trzeba odbudowywać. Wtedy też odbudowywaliśmy finanse publiczne i mogę nawet powiedzieć więcej, tamta klasa polityczna, niezależnie od różnic, które dzieliły tych ludzi, miała bardzo dużo takiego ducha państwowego. Dobra, tam gdzieś się za te łby bierzemy, ale jeśli chodzi o podatki, to nie przynosi sukcesów wyborczych. Minister, przyznamy starą tezę, minister finansów, który jest popularny, powinien być natychmiast zdymisjonowany, bo miarą jego kompetencji jest to, na ile jest on niepopularny, prawda? Może jest doceniony, ale jest niepopularny. I dlaczego mówię o tym w tym kontekście? W tamtym czasie widzieliśmy ten upadek, oddłużaliśmy, o czym nie pamiętamy, o oddłużeniu polskich przedsiębiorstw, które przetrwały hekatombę Balcerowicza i one są do dzisiaj. Udały się, częściej potem zresztą sprzedano, nie zawsze za dobre pieniądze, ale przynajmniej do tej pory są. Nie wszystkie się udało uratować. Pamiętajmy, żeśmy nawet oddłużali sektor akcyzowy. Tak, bo stworzono taki model represyjnego, dyskryminacyjnego opodatkowania, żeby podmioty, które sprzedają paliwa, alkohol i papierosy, tonęły w długach podatkowych, absurdalnych podatków lat 89-91. Taka była wtedy nasza praca, częściowo udana. Raczej sprzątaliśmy i naprawialiśmy. Coś żeśmy przytulili dla naszej ojczyzny w ten sposób, że wpłynęło do budżetu, a nie wypłynęło za granicę. I to uważam za największą swoją satysfakcję tego okresu. Jeżeli nam się udało część tych pieniędzy, które z Polski by uciekły, żeby one zostały w budżecie, ktoś powie, dobra, były źle wydane, dobrze, ale były chociaż wydane w Polsce, to już była ta miara oporu, który nie zawsze wtedy tak wprost nazywaliśmy. Trzeba było w polityce nie zawsze mówi się otwartym tekstem, bo to wtedy świadczy jednak o trochę o naiwności. Panie profesorze, powiedział pan, że ówczesni politycy byli państwowcami bez względu na opcje polityczne, bo szeroki wachlarz rządów za panem, czy wówczas, kiedy pan pełnił funkcję. Czego dzisiaj politycy nie rozumieją, a może coś rozumieją, tylko nie potrafią tego wyartykułować w kontekście państwa, w kontekście bezpieczeństwa finansów publicznych?
Po pierwsze, politycy wtedy się też nie bardzo zajmowali finansami publicznymi, ale przynajmniej wiedzieli, że ktoś się musi tym zająć i nawet w pewnym momencie ówczesny, jeden z ministrów finansów ówczesnych, nie bardzo się lubiliśmy, nie ukrywam, natomiast powiedział mi bardzo uczciwie i za tą jego uczciwość podziękowałem publicznie na 25-lecie VAT-u. On powiedział, panie kolego do mnie w ten sposób, panie ministrze, zresztą byliśmy na pan, do dzisiaj jesteśmy, kiedy to wszystko nie wyjdzie, 5 lipca 93, to ja będę wisiał, ale pan będzie wisiał koło mnie. I słusznie, uczciwie, to za to się płaci. A on podpisywał to, co myśmy przygotowali, czyli dawał nam ten kredyt zaufania. Nie tylko mnie, tylko też tym ludziom, którzy to wszystko ze mną przygotowywali. Co się stało później? Później władza zaczęła się w sposób, nazwijmy to, zlekceważyła swoją misję i w to miejsce wszedł ten tak zwany biznes podatkowy, który opanował, on się ubrał w wszystkie. Oni są ekspertami. Firmy zajmujące się od lat ucieczką od opodatkowania przebrały się w szaty ekspertów i zaczęły pisać ustawy, prawda? Ustawy, które jakoby uszczelniają. Na początku nawet nie uszczelniały. Oddano to pole. Oddano to pole. Politycy tego nie widzieli, nie rozumieli? Czy też dawali pełne przyzwolenie swoją niekompetencją? Przez pewien czas tu muszę się bić w piersi. Tam się to trochę zaczęło udawać w latach 90. Rzeczywiście stan naszych finansów, dochodów budżetowych był dużo lepszy niż w państwach ościennych. Dużo lepszy. Nam się to udawało. Nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie bardzo nam przychylnie powiedział, najbardziej udana reforma podatkowa lat 90. to jest 5 lipca 1993 VAT i akcyza w Polsce. To są obiektywne oceny. Zresztą kasa, to jest bardzo proste. To się ocenia ilością pieniędzy, która jest, a ilością niewyłudzonych pieniędzy. I to trochę to zdemotywowało klasę polityczną. Ten samograj zaczął działać. No i bardzo szybko w latach 2000, a już w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, przyjęliśmy ją z pałym bagażem, tym dobrodziejstwem inwentarza opanowanego systemów podatkowych przez biznes zajmujący się ucieczką od opodatkowania. On pisał ustawy, on pisze do dzisiaj dyrektywy. Nawet Parlament Europejski w 2015 roku nawet wydał jakąś rezolucję, że byłoby rzeczą niewłaściwą, żeby ci, którzy zajmują się ucieczką od opodatkowania, pisali przepisy podatkowe. Zmieniło się do tej pory coś, zgódźmy się, bardzo niewiele. Pewną coś się zmieniło, znaczy jednak, tak, jednak jest to ale. Ten język 2015 roku, że tak nie należy rządzić, najpierw utorował drogę prezydentowi, który nie miał szansy wygrać wyborów z aktualnie rządzącym prezydentem, a potem wśród przedsiębiorców, zwłaszcza dla przedsiębiorców to, o czym my mówimy, to są rzeczy czytelne, one tylko w tak zwanych mediach opiniotwórczych nie występują, prawda? Natomiast wszyscy wiemy, że tak postrzegali ten system przedsiębiorcy, ci uczciwi. Przecież zawsze są, w większości są uczciwi, którzy nie chcą unikać opodatkowania, nie chcą wystawiać i nie chcą być ofiarami oszustw podatkowych, bo żeby coś się udało wyłudzić, trzeba znaleźć pożytecznych idiotów, którzy będą firmować, a potem będą zostawieni władzy, żeby władza na kimś miała sprawiedliwość, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Ci muszą być pozostawieni, bo wiadomo, tych prawdziwych beneficjentów nikt nigdy nie znalazł i nie znajdzie. Zresztą oni o to zadbali. I między innymi ten język, zmiana tego paradygmatu najpierw językowego w klasie politycznej, w prawicy, która wtedy doszła do władzy, która nie zawsze była konsekwentna, żebyśmy tak od razu nie powiedzieli, że wszystko, co się wtedy zdarzyło, było dobre, a były również i też się pojawiali tam bardzo dziwni ludzie z biznesu podatkowego, którzy tam swoje, nazwijmy to, interesy zabronić im nie wolno, tylko dlaczego pod egidą władzy realizowali. Odnajdujemy, odszukujemy, staramy się odszukać znowuż te słowa, które to tłumaczą. Proszę zwrócić uwagę, już nikt nie mówi językiem optymalizacji, unikania opodatkowania, chociaż kiedy nawet mówi o potrzebie uszczelnienia, potrzebie naprawy systemów podatkowych, to nie zawsze mamy pewność, czy mówi to w dobrej wierze. Panie profesorze, mówimy o podatkach. Pan profesor ma największe doświadczenie w tym zakresie w Polsce.
Po co w ogóle ludzkości są podatki? Co to znaczy dobry podatek w dobrym państwie? To jest poza warstwą, można by powiedzieć, historyczną, która jest tak samo ważna, bo przecież nie przeceniajmy znaczenia prezentyzmu. Ja wiem, że żyjemy w czasach, kiedy nie ma przeszłości ani przyszłości, ważny jest dzień dzisiejszy, czyli w czasach tak zwanych normalnych, prawda? Nie zagłębiamy się w przeszłość, bo jest nieistotna, nie szukamy prognoz przyszłości, bo przeszłość będzie taka, jak jest, czyli jesteśmy w świecie ludzi stabilnych. Bardzo rzadko mieliśmy taką okazję w historii, żebyśmy byli, tak jak powiedział Karol Borowiecki dla siebie, teraźniejszością, przeszłością i przyszłością. On to mówił jako pewien zarzut, a dzisiaj to jest wbrew pozorom dość przychylna, przynajmniej akceptująca ocena. Po co są nam podatki? Dla cywilizacji. Cywilizacje tworzy się z pieniędzy. Te pieniądze oczywiście mogą pochodzić z rabunku, żeby nie było wątpliwości. Niewolnictwo, jak wiemy, istnieje do dzisiaj. Nigdy nie zakończyło się niewolnictwo, tylko wtedy, tak jak w świecie antycznym nie pokazywano niewolników, tak samo dzisiaj nie pokazujemy tych niewolników, którzy w państwach azjatyckich czy afrykańskich pracują za te pieniądze, które nam się nawet nie wyobraża, że można za nie żyć. A my mamy wielką satysfakcję, kupując tani towar, tak który nam za złotówkę dochodzi nam do domu. Prawda? Oddaliśmy obraz. Mediom międzynarodowym, one postanowiły nie pokazywać tego. Jak czegoś nie pokazują główne stacje telewizyjne, to znaczy przecież tego nie ma. Tak jak amerykańska rewolucja została unieważniona, tak, trwająca dzisiaj rewolucja amerykańska, zwłaszcza Afroamerykanków, została unieważniona poprzez brak relacji, prawda? Nie będziemy relacjonować, to znaczy problem przestaje istnieć. Dlaczego o tym mówię w tym kontekście? Podatki nam są, nam, Polakom, nam. My chcemy, my ciągle realizujemy nasz sen odejścia od polskiej biedy, bo przecież obaj wiemy, że polskość to w biedzie przetrwała. Ta prawdziwa polskość, ta stabilna, ta, co zachowuje swoją ciągłość. Tak, z tych naszych, w najlepszym wariancie, ze z tej schłopiałej, chodaczkowej szlachty zagrodowej, a w większości z polskich, prostych, biednych chat, wróciła do polskości, wracały albo przyjmowały polskość jako swoją, kolejne pokolenia chłopskich synów i córek. Przecież my ciągle chcemy odejść od biedy. Chcemy państwa zasobnego, chcemy zasobnego życia, państwa dobrze zorganizowanego, państwa nieodstającego od jakichś wzorców, często dość urojonych, no ale wiemy, że jeszcze nie to. Ciągle jesteśmy niezadowoleni ze stanu rzeczy. No to żeby ten nasz stan cywilizacyjny osiągnąć, żebyśmy nie rozbierali torów kolejowych i nie wyprzedawali na złom szyn, żebyśmy do wsi, w których mieszkają nie tylko ludzie posiadający samochody, mogli dojechać, a z niej wyjechać do pracy, czy też nawet chociażby tylko na sobotę i niedzielę do rodziny, musimy mieć ten zasób cywilizacyjny, a na to potrzeba pieniędzy. To zadam pytanie ponownie. To jakie powinny być w państwie podatki, dobre podatki w tym dobrym państwie, do którego dążymy? Ja nie pytam się o to, czy one mają być wysokie czy niskie, bo taka debata ciągle jest, czy mają być powszechne czy nie, czy mają dotykać takiego czy innego obszaru. Pytam się, jakie powinny być podatki w odbiorze tego zwykłego Kowalskiego. Jak on powinien widzieć podatek nakładany przez państwo? Zacznijmy od tego, że podatki, wbrew tego języka pan nie używa, ale my jesteśmy takim językiem zterroryzowani. Podatki pobiera państwo, sami je płacimy. Wszyscy je sami płacimy. Jeżeli nie będziemy chcieli płacić, to nikt nas, poza nielicznymi wyjątkami, nie jest w stanie do tego zmusić. A jeśli nie będziemy mieli z czego zapłacić, to tym bardziej nie zapłacimy. Podatki wymagają zgody i wiarygodności władzy. Czyli ten, kto nam proponuje, zawsze to władza będzie proponować.
Pamiętajmy, że naród akceptował, odkąd w ogóle parlamentaryzm powstał poprzez zgodę na nałożenie ciężarów, ale ten nakaz zapłacenia to wydawała władza, to król wydawał ten nakaz, a Stany powiedziały: tak, my się zgadzamy albo się nie zgadzamy na twoje podatki. Czyli po pierwsze naszej zgody, a my jesteśmy skłonni ją dać. To wcale nie jest, nie mamy wcale tej takiej barbarzyńskiej, czy też takiej, nazwijmy to, rewolucyjnej postawy podatkowej. Chociaż przypomnę, że skrzywdzony przez sanację Wincenty Witosa, postać wielka przecież w naszej historii, ciągle skazany przez sanacyjnych się patrzy i wyroki do tej pory nie zostały przecież uchylone. W pewnym momencie, kiedy go zmuszono do emigracji, to zdarzało mu się wzywać obywateli do niepłacenia podatków. No ale jeżeli miał takie obrazki w postaci chłopskich podatków, które naprawdę były podatkami biedy i 700 milionów złotych umorzonych zaległości podatkowych ziemiaństwa przez Piłsudskiego po wizycie w Nieświeżu, no to zgódźmy się, dla chłopskiego premiera, czyli dla Polaka reprezentującego wtedy klasę społeczną, tak, bo to było społeczeństwo klasowe, to raczej go staram się zrozumieć, że mógł posunąć się aż tak daleko. Ale wracając do dnia dzisiejszego czasu, władza musi być wiarygodna. W swojej, że podatki mają nie niszczyć nikogo, nie restrukturyzować. Czyli podatki mają włączać, być włączające? Tak. Mają nas, my się mamy pogodzić z wiarygodną propozycją rządzących. Wiarygodność tego, kto nam proponuje płacenie podatków, jego wiarygodność, czy robi to w dobrej wierze. Jeśli powie, dobra, masz zapłacić, zacznijmy od tego, mamy tyle zadań, tyle celów cywilizacyjnych. Zacznijmy od zdrowia. Widzimy, że może nas znowuż walnąć jakieś zjawisko zwane w ten czy inny sposób i możemy się wobec niego czuć bezbronni. Trzeba mieć na to pieniądze, trzeba mieć na to pieniądze. Panie profesorze, ale politycy, minister finansów tak do nas nie mówi. Politycy mówią nam, że państwo daje jakiś abstrakcyjny wytwór, który dziwnie, nie wiem, z kosmosu zrzuca nam pieniądze. Ukrywa rolę podatnika. My nie jesteśmy w tym przekazie aktywnymi twórcami tej wartości. My jesteśmy takim polem, na którym się uprawia pewną wartość, ale ktoś inny ją uprawia. Czy ta komunikacja z obywatelem nie jest najcięższym grzechem współczesnej polityki, która doprowadza do sytuacji, w której my boimy się podatków, my ich nie rozumiemy, my traktujemy to jako rodzaj grabieży? Nieuczestnictwa w państwie. Czy to nie jest tak, że politycy zachowują się dzisiaj jak królowie, którzy chcieliby dzielić nie swoje? Czy to nie jest ta przestrzeń, która doprowadza do sytuacji, w której wartości największe, jakim jest dobro wspólne, dobro państwa, właśnie umiera w momencie, kiedy polityk mówi, że da, że państwo da? Znęcanie się nad naszą językiem, naszej klasy politycznej, jak obaj wiemy, nie jest zbyt płodnym zajęciem, bo szybko zgodzimy się co do tego, prawda? I sądzę, że wszyscy, przynajmniej większości, możemy poradzić dobrze władze, zwłaszcza my skromni naukowcy, ludzie nauki, zmieńcie język, bo dzieli. Jest niemądry bardzo często, po prostu niemądry, żeby nie użyć bardziej dosadnych określeń, nierozumiejący istoty języka politycznego w podatkach, bo czy innym językiem mówią naukowcy, innym językiem mówią księgowi, innym językiem mówi biznes zajmujący się, czy Anderseny tak zwane, ucieczką od opodatkowania, a jeszcze innym językiem powinni mówić politycy, a jeszcze innym językiem musi mówić minister finansów, bo on ma też swoją misję, którą ma tu stworzyć, albo przynajmniej odegrać pozytywną rolę. Ja zawsze mówię, minister finansów nie musi się bardzo dokładnie znać na podatkach. On musi rozumieć swoją rolę, bo przecież on ma doprowadzić do tego, żeby się nie zbuntowali ci, którzy i tak płacą dobrowolnie, a przede wszystkim, żeby on w swojej roli był wiarygodny. Powtarzam to po raz któryś. Ale nam przecież czego nam brakuje w naszej współczesności? Wiarygodności władzy.
że władza jest niewiarygodna, reprezentuje jakieś dziwne interesy. Wiemy, że liberalna demokracja to 11 przykazanie, coś za coś. Wszystko jest towarem, podatki są towarem, prawo jest towarem, wszystko się da załatwić i legalizacja też jest towarem, wszystko można załatwić. Ludzie to wiedzą, to nie jest w żaden, to nie jest, my niczego nie odkrywamy, tylko to ciągle się nie mieści w tej tak zwanej oficjalnej, fasadowej narracji. Politycy też nie mogą być, jak wiemy, zbyt dosadni w swojej, nie są komentatorami politycznymi, a zwłaszcza nie mogą odgrywać rolę enfant terrible. Politycy muszą apelować, a przede wszystkim uwiarygadniać, nawet kiedy wątpliwości są co do ich wiarygodności, bo można im zarzucić brak wiarygodności, to niech udowadniają, że są wiarygodni i to, co robią, robią w dobrej wierze, w interesie publicznym, chroniąc interesy uczciwych podatników, żeby było tak, ten, kto płaci, nie jest ofiarą, a premiowany jest ten, kto unika opodatkowania. Przecież tak się dzisiaj recenzuje europejski, wspólnotowy, a nawet światowy system podatkowy. W końcu G20 nawet zaczęło się tym zajmować, co świadczy, że nawet wielcy tego świata miewają momenty, nazwijmy przebudzenia. Przebudzenia. Panie profesorze, mówił pan o luce VAT-owskiej, ale zakładam, że tych luk jest więcej, bo podatków jest więcej. Co tak naprawdę stoi za stratami dla budżetu państwa? Gdzie jest źródło tego zjawiska? Co powoduje, że części społeczeństwa albo części przedsiębiorców wydaje się, że można nie płacić podatków? Czy tak naprawdę w Polsce nadal można nie płacić podatków? Tak, to jest towar. To jest towar. Można sobie kupić usługę niepłacenia podatków i to, co najbardziej, co tak prywatnie mówią przedsiębiorcy, bo nawet niekiedy się obawiają, a jeśli mówią, to tylko anonimowo. Można sobie załatwić niepłacenie podatków. Ale można sobie załatwić doradztwem, czy można sobie załatwić, albo było można sobie załatwić poprzez stworzenie prawa przychylnego? I tu, tak, prawa przychylnego. Ci silni to sobie załatwią. Przepisy korzystne dla podatników, ci mniej silni to sobie załatwią. Wehikuł podatkowy, schemat podatkowy. I oczywiście też to zależy od kasy, no bo wiadomo, to są, wszystko jest rynkiem. Transakcyjne pojmowanie rzeczywistości. Proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy jednak, jako pewna zbiorowość, my jesteśmy dość, my taką chronimy swoją naiwność, zresztą ja też staram się to chronić. Czyli my jesteśmy, niby jesteśmy trochę cynicznie podchodzimy do rzeczywistości, że ta rzeczywistość jest taka trochę fałszywa, że ona wymaga takiego, tej postawy, takiej postawy, walka jest znaczonymi kartami, więc my będziemy walczyć również, umiemy walczyć w ten sposób, ale my ciągle marzymy o takiej pięknej bajce, takiego naiwnego świata, w którym są dobrzy urzędnicy, uczciwi politycy, sprawiedliwe sądy, ludzie płacący podatki dlatego, że mają pieniądze, a ci, którzy są biedni, to są niżej albo nieopodatkowani, bo w ogóle nie płacą. Ciągle mamy swoją bajkę, taką bajkę, takie swoje marzenie i oczywiście ten marzyciel przegrywa, to żebyśmy złudzeń nie mieli. Marzyciel nie jest stroną dla gracza, który umie poruszać się w tym biznesie, w tym transakcyjnym pojmowaniu ustroju, jakim jest demokracja liberalna, bo my jesteśmy demokracją, my chcemy tylko trochę poprawić tą demokrację, żeby nie wszystko było towarem, żeby były pewne wartości, które nie są urynkowione w działalności państwowej. I my tylko chcemy, a to, że jesteśmy bezbronni wobec tych, którzy nas oszukują, to my się dopiero uczymy po 30 latach, żeby dostrzegać, że bywa grabież, czyli jeszcze nie umiemy się nawet bronić, dopiero się uczymy z opóźnieniem, często 30-letnim, obrony przed tymi, którzy nas po prostu najzwyczajniej w świecie potrafią oszukać. Na ile jesteśmy naiwni w relacji z Unią Europejską? Na ile nie przewidzieliśmy tego, co się będzie działo w systemie podatkowym i z polskim budżetem, marząc o wejściu do struktur wspólnotowych, na ile to jest obszar, który
spowodował straty i luka, czy luki, o których rozmawiamy? No, to było w złej wierze. Ja przecież wtedy mogę się tu. Ja wiem, że to jest tłumaczenie się, ale tłumaczę się. Usiłowałem przekazać rządzącym, nawet w komisji sejmowej, że przecież przyjmujemy system patologiczny. Wtedy to już było wiadomo. Harmonizacja podatków jest najbardziej nieudanym historycznie procesem tworzenia podatków jako takich. Akcyza niewspólnotowa ma wielokrotnie mniejszą lukę, bo zawsze jakaś jest od akcyzy wspólnotowej. Akcyza VAT wspólnotowy ma wielokrotnie wyższą lukę od strat, które przynosił chociażby nasz polski VAT przedwspólnotowy. No wtedy to nie miało to miejsca. Wtedy sądziłem, że po prostu mam do czynienia z ludźmi naiwnymi, że my potrzebujemy naszej naiwności, a ja jestem ten obrońca tego skansenu, że antyeuropejski jestem, prawda? Tak nas przedstawiano. Nawet jak marginalizowano tego rodzaju postawy, że one nie miały miejsca do tej pory. A jest pan profesor antyeuropejski? Jeżeli Europa to ma twarz oszustwa podatkowego, to w tym zakresie jestem antyeuropejski. Ale mnie się wydawało, że to jest patologia, że są takie wartości, które są ważniejsze od tej patologii, którą przyjmujemy. A teraz wiemy, że to był taki rodzaj spisku. Przecież trzeba było wmówić setkom tysięcy ludzi, że uczestniczy w bezpiecznych operacjach ekonomicznych, kiedy handlowano niczym, nie było tego towaru w ogóle, po to, żeby się dali wciągnąć te karuzele podatkowe. Oni byli potrzebni. Przecież nie da się oszukać państwa bez udziału tych, którzy będą tworzyć fasadę, uwiarygadniać nasze, przepraszam, tych, którzy to robią, podłe lub nikczemne działania. I dokonano największej historycznej mistyfikacji. Ludzi oszukano, setki tysięcy przedsiębiorców, którzy dzisiaj za to płacą, że uwierzyli w ten VAT w najlepszym wydaniu. Ja przypomnę, że to pewną książkę na temat VAT-u nazwano, w takie grube cegły wydawano na temat VAT-u wspólnotowego i tam słowa nie było o oszustwach podatkowych. To jeszcze było bardzo niedawno, to jest parę lat temu. Jeszcze tak faszerowano ludzi takim biznesowym ukształtowaniem. Przecież łatwiej kogoś oszukać, kiedy on nawet nie wie, że może być oszukany. Panie profesorze, ale nie wiedzieć może obywatel, nie wiedzieć może przedsiębiorca. Ministerstwo Finansów też nie wiedziało. Ministrowie Finansów 30 lat sprawujący funkcje, profesorowie również, specjaliści z różnych dziedzin, wielcy, jak im się wydawało. Czy ci ludzie nie mieli świadomości tego, w jakim zagrożeniu żyjemy? Mówili, że nie. To znaczy, nie wiem, czy naprawdę nie mieli. Natomiast mówili, że nie. Że oni byli zaskoczeni, że oni tego w ogóle nie brali pod uwagę. Przecież ja koresponduję z władzą cały czas, od ponad 40 lat, a na pewno w ciągu tych 30 lat piszę do władzy. Czasami nawet mi władza podpowiada. No skąd? To przecież oni nie zrozumieli. Czy mówią prawdę, nie mnie sądzić. Ja nie jestem sędzią, tak jak mówiliście. Panie profesorze, ale w biznesie, jeżeli ktoś nie wiedział, nie wie, jest zaskoczony, to jest dymisjonowany. Eliminuje się go z możliwości funkcjonowania w przestrzeni biznesowej, w relacjach prywatnych również. Czemu się tak nie dzieje w polityce? Czemu się tak nie dzieje w Ministerstwie Finansów? Dlaczego tak jest, że ta karuzela tych samych nazwisk, tych samych osobowości ciągle nam powraca, a ci ludzie są nadal zaskoczeni? Cechą, to będzie gorzkie, co ja teraz powiem, ale cechą tego 30-lecia jest to, że nigdy nikogo za nic nie ukarano. To państwo stało się przyjazne wobec nieudaczników. Państwo stało się słabe. Państwo stało się fasadowe w tym znaczeniu, że przestało być sprawiedliwe. Niektórzy, przecież obaj wiemy, że każdy dobry uczynek musi być przykładnie ukarany. I jeżeli się zdarza ukaranie, to na pewno nie tych, którzy największe grzechy popełnili, ale klasa polityczna, ta Rzeczpospolita kolesiów, no mój Boże, no przecież
należę do tego pokolenia, które przez te 30 lat, znając w zasadzie całe moje pokolenie, już nie pańskie, ale moje, to było to pokolenie, które tych ludzi urodzonych między 49 a 59 rokiem zeszłego wieku, to była ta, że niezależnie od poglądów politycznych, to była ta rzecz. Ona częściowo jeszcze trochę jest, ja czekam, aż by ona wreszcie minie. I co jest największym osiągnięciem? Ten imposybilizm, prawda? Ta niemoc. I ta niemoc przyjazna dla nieudacznika, prawda? Nie będziesz ukarany. No może cię tam trochę tam napiętnują. Niektórzy twierdzą, że to jest w ogóle największe osiągnięcie państwa w zestawieniu z państwem represyjnym, które wiadomo, że represyjne jest wobec, jak zawsze, w sposób również niesprawiedliwy, jak nierepresyjne jest państwo, które jest również też nie. Te nierepresyjne państwo jest również niesprawiedliwe, więc z dwojga twarzy państwa represyjnego i nierepresyjnego, obu niesprawiedliwych, to lepiej mieć to nierepresyjne. Przecież w końcu tak się Rosjanie na Jelcyna godzili. Niech to będzie smuta rosyjska, ale niech nie będzie reżimu, prawda? To wcale nie są takie proste dylematy. Myśmy je w jakimś zakresie też przeżyli. Panie profesorze, to zbliżamy się do końca. Mamy jeszcze chwilę, żeby porozmawiać o stosunkach polsko-rosyjskich. Ja myślę, że te słowa, które teraz padały, o grzechu, o karze, o tej niemożliwości, chyba pasują do tego, o co chciałbym zapytać. Czy Rosja jest dzisiaj mocarstwem? To jest pytanie. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Jest mocarstwem, które jest tak zwanym mocarstwem zranionym. Jest coś takiego jak mocarstwo, które jest samo autorem swojej golgoty, bo nie upadł Związek Radziecki. Nie opowiadajmy ludziom głupot. Sam się rozwiązał. Zeszło się trzech słowiańskich prezydentów. Jeden się nazywał Jelcyn, drugi się nazywał Kuczma, drugi nazywał się Szuszkiewicz, przy czym dwóch z nich mówiło stosunkowo nieźle po polsku, notabene. Szuszkiewicz to w ogóle prezydent. I rozwiązali Związek Radziecki. Oni rozwiązali, nie mieli nawet maszyny do pisania i rozwiązali Związek Radziecki, żeby nigdy już nie wrócił. Żeby nigdy, wiem, że miał Jelcyn swoje cele, chciał się pozbyć demokratycznie wybranego prezydenta. Ale to on się sami rozwiązali. To był, co się działo później, jaki był upadek cywilizacyjny, naszego upadku cywilizacyjnego, po naszej transformacji w czasie nie chcemy zauważać, ale tamta skala upadku cywilizacyjnego była przerażająca. I to, że to państwo, mówię o Rosji, bo przecież teraz to już jest wiele państw, które już wybrały swoje różne drogi i te drogi już są ich drogami, już się toczy ich historia. Ale to, że Rosja będzie chciała i chce zrobić takie swoiste rozliczenie z przeszłością i odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy, to jest ta Wszechrosja. Pamiętajmy, pojęcie w Polsce trudno tłumaczalne, car Wszechrosji, czyli wszystkich Rosji. Ten problem jest zrozumiały dla Rosjan. Gdzie żyją Rosjanie, a Rosjanie iluś tam 10 milionów żyje ich poza granicami państwa, które się dobrowolnie rozwiązało 12 czerwca, czy teraz minęło przez 30-lecie ogłoszenia suwerenności przez Rosję. To jest święto narodowe. 12 czerwca 1991 roku państwem suwerennym w ramach Związku Radzieckiego stała się Rosja. Panie profesorze, ale w kontekście tej przewrotności, może takie pytanie, które też jest przewrotne, słuchając naszych polityków, czy Polska może być mocarstwem? Jeżeli rozumiemy, że jako mocarstwo prawo do prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej, w ogóle suwerenności, czyli w tym znaczeniu, że potrafimy kierować się po pierwsze umiemy, chcemy, a potem technicznie potrafimy zrealizować własne cele. A potrafimy, panie profesorze? Czy jesteśmy państwem suwerennym?
Jesteśmy państwem głęboko ograniczonej suwerenności z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodów czysto prawnych, bo sami ograniczyliśmy swoją suwerenność wstępując do Unii Europejskiej. I nie kłóćmy się z tym faktem. To jest fakt prawny, świadomie przez nas przyjęty. Niezależnie od tego, jak głosowaliśmy, przyjęliśmy. Istotą demokracji jest to, że szanujemy wolę większości i mniejszość się podporządkowuje większości, prawda? To jest to, że uznaje wynik wyborów, chociaż czasami, jak wiemy, to jest 0,5%, prawda? Albo jeden głos wystarczył. Po drugie, my od czego w jakimś sensie zaczęliśmy? Ten obowiązek bycia plagiatorem, czyli odebranie nam prawa do własnych ocen, własnych prognoz, własnej wizji, własnej koncepcji, jaka ma być Polska do tej pory. Ile razy rozmawialiśmy o tym, brak nam forum, a jaka ma Polska być? Jakiej chcemy Polski? Pewnie jakieś forum nowych idei, jakaś. Tam wyszedł polityk i powiedział, że trzeba tylko pogłębiać integrację europejską, to jest jedyna teoria dla Polski. No to już mi ręce opadły, mówię, szkoda, klaso polityczna, idź na spacer, bo szkoda czasu. Bruksela załatwi wszystko. Wszystko. A oni w ogóle nas, oni nie interesuje nas te państwa. Oni, my nie jesteśmy dla nich w ogóle przedmiotem zainteresowania, bo oni się nie czują kompetentni, żeby organizować naszą wizję przyszłości. Ale są chyba, że w swoim interesie. Ale są przestrzenią interesu. Ale są jeżeli wy sami oddajecie swoje aktywa, to co będziemy wam w tym przeszkadzać, prawda? Brońcie się, miejcie własną koncepcję. I Polska w tym znaczeniu, jeżeli znajdziemy prawo do własnej interpretacji to może być. To możemy być, bronić własnych interesów i będziemy tym mocarstwem na naszą miarę, nie militarnym, nie. Wojny nie będzie, niech dzisiaj nas nikt wojnami nie straszy. A jesteśmy w stanie być silnym i mądrym, zrównoważonym państwem bez Rosji? Czy te relacje Polska-Rosja są jakąś taką wykładnią przyszłości, czy jego stan dzisiejszy, gdzie jest źródło w ogóle problemu między Polską a Rosją? Sądzę, że oczywiście wielki temat. Ja powiem tylko o dwóch wątkach, żeby odpowiedzieć na pytanie. Po pierwsze, w naszej niepotrzebnej wrogości słownej, bo ona jest tylko słowna, my jesteśmy, nikt nie jest tak wrogi w języku i to tylko. To coraz mniej jest w ogóle zrozumiały ten cały język wrogości, tej tak zwany oficjalny język całej klasy politycznej, który jest szkodliwy, bo on niczego nie. My, można powiedzieć, w świetle tego języka wszystko, co mogliśmy, przegraliśmy, prawda? Wszystko, czemu się przeciwstawialiśmy, to się okazało, że nasze przeciwstawianie nie ma. Czyli cele zostały osiągnięte, tak. Tylko pytanie czyje. Tak. Myśmy jakby bez tego języka dużo mniej byśmy mieli przegranych, nazwijmy to, potyczek. To po pierwsze, ale po drugie znacznie ważniejsze, to co pan powiedział. Bezpieczeństwo Polski w wersji antyrosyjskiej jest najtrudniejszym zadaniem, w moim przekonaniu prawie niewykonalnym, więc umiejętność znalezienia czasu i miejsca, to jest to bardzo ważne, czasu i miejsca, nie tylko ich zdefiniowania. Przecież nie mówimy o przeszłości. Przeszłość możemy 4 razy napisać ją jeszcze raz i poprawić polityką historyczną. I zgódźmy się, to też jest bardzo fajne zajęcie, ale tak naprawdę to my nic nie zmieniamy. Możemy co najwyżej wpłynąć na co do przyszłości. Przyszłość możemy stworzyć tylko w ten sposób, że jako państwo, ta dobra wersja naszej przyszłości, nie będziemy państwem uznawanym za chronicznie antyrosyjskie, które należy traktować jako takiego niezbyt, nazwijmy to, dobrze wychowanego, zrównoważonego człowieka, zrównoważonego, który w swoich fobiach przeszkadza, prawda? Nie mówmy Europie, że my lepiej rozumiemy Rosję, bo w tej wersji, którą przedstawiamy jako naszą diagnozę Rosji, jesteśmy po prostu czasami zabawni, żeby nie użyć słów znacznie bardziej dosadnych. Nam brakuje dialogu, prawdziwego dialogu, wewnętrznego. Najpierw sami postarajmy się porozmawiać i nie mówmy o tych, którzy mają inne zdanie niż poprawne, a dopiero potem zacznijmy rozmawiać z Rosją. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że te słowa o dialogu są takim głównym tematem naszego całego spotkania.
bo w wielu miejscach tego dialogu brak. Od momentu, kiedy mówiliśmy o nauce i o roli profesury w Polsce, o tym, jak mówiliśmy o transformacji, która też niestety bez dialogu była prowadzona. System podatkowy też daleki był od próby zrozumienia podatników, ale też roli państwa. No i kończąc na relacjach Polska-Rosja, o dialog prosimy, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj był pan profesor Witold Modzelewski. Dziękuję. Panie profesorze, ja byłem zachwycony. Ja mam nadzieję, że Państwo również i szkoda, że to tylko godzina. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Kłaniam się nisko.